Norweski artysta Aleksander Selvik Węgrzel dodaje nowego smaku skandynawskiej kuchni. Nasz kolega urodził się ze zdeformowanym biodrem i spędził dużą część swojego życia na wózku. 4 lata temu poddał się operacji, po której zapytał lekarza, czy może zatrzymać usuniętą część kości. Lekarz zgodził się. Węgrzel nagrał też całą operację na kamerę. Jego pierwotnym zamiarem było użycie kości jako okazu w jego galerii. Ale wpadł na inny pomysł, kiedy zauważył na niej kawałek mięsa. Może powinienem to zjeść? Pomyślał i skonsumował swoje własne mięso z ziemniaczkami i szklanką czerwonego wina. Smakuje jak dzika koza, zauważył. Węgrzel teraz pokazuje światu swoją kość i wideo z operacji. Mówi przy tym, byśmy jeszcze raz pomyśleli dokładnie o częściach swojego ciała. Pewnie, chętnie pomyślę o moim ciele, ale nie mam zamiaru go jeść.